przede wszystkim to bardzo się cieszę, że to jest kolejna debata dotycząca medycyny pracy. Dzisiaj rozmawiamy już konkretnie, został utworzony zespół, który pracuje nad zmianami w medycynie pracy. Czas najwyższy, dlatego że 20 lat prawie ta medycyna pracy nie uległa zmianie. I takie główne postulaty, które mamy, szczególnie my pracodawcy, to jest przede wszystkim zmiana z orzecznictwa w medycynę pracy bardziej doradczą. I to jest dla nas bardzo istotne, żeby podejść do pracownika bardziej kompleksowo i tak naprawdę zbudować tak ten program profilaktyczny, żeby zabezpieczał pracownika przed chorobami czy niezdolnością do pracy właśnie z powodu wykonywania pracy. To jest jedna bardzo istotna rzecz. Druga, wydaje mi się, że dzisiaj też ta dyskusja pokazała, że zaczynamy rozmawiać międzyresortowo, tak? Zaczynamy rozmawiać o tym, żeby z jednej strony medycyna pracy była efektywna, ale też komisje BHP, żeby one działały wspólnie razem z medycyną pracy, dlatego że dzisiaj to nie wygląda tak, jakbyśmy sobie życzyli. Te komisje, one są, ale są w dużych zakładach pracy. To nie jest tak, że dotyczy to wszystkich pracodawców, a tutaj to wspólne współdziałanie komisji BHP i lekarzy medycyny pracy jest absolutnie istotne. Innym takim elementem jest, że mówimy, ważne jest utrzymanie osób aktywnych zawodowo w zdrowiu. Jeżeli o tym rozmawiamy, to aktywny zawodowo to nie jest tylko pracownik na umowę o pracę. To są inni pracownicy, którzy mają różne inne umowy. I tu jest też to szersze podejście. Oczywiście jest to trudny temat, bo nie wszystkich pewno uda się od razu objąć. Są też osoby samozatrudniające się. To jest temat na pewno, który wymaga większej dyskusji, ale jeżeli mówimy o utrzymaniu pracowników w zdrowiu i wpływu na PKB, tak, na to, żeby przedsiębiorstwo miało lepszą efektywność, to musimy mówić o wszystkich pracownikach, więc to też jest ten temat, który rozpoczynamy tą dyskusję i taki jeszcze jeden element, kto tak naprawdę będzie te zmiany w medycynie pracy finansował. I to jest oczywiście najtrudniejszy temat, bo pracodawca chciałby zmiany, bo ta medycyna pracy nie odpowiada już tym wymogom, które dzisiaj pracodawca ma. Przede wszystkim chce szybki powrót pracownika do pracy, natomiast no, kto będzie za to płacił? Pracodawca już dzisiaj płaci. Rozszerzenie może wymagać, nie musi, ale może wymagać większych kosztów. Uważamy, że zdrowie osób pracujących, to jest 16 milionów ludzi, to jest zdrowie publiczne, dlatego z tym myślimy również o tym, żeby państwo brało udział również w finansowaniu utrzymania pracownika w zdrowiu. To można zrobić oczywiście poprzez jakieś ulgi podatkowe, poprzez wsparcie z funduszy, które są przeznaczone na zdrowie publiczne. Można pewno podzielić się trochę z pracownikiem, no ale jest to temat otwarty do dyskusji, który moim zdaniem musi być zaadresowany, żeby oprócz tego, żeby pracodawca zobaczył korzyści wynikające ze zmiany medycyny pracy, no to żeby go też zachęcić, że nie wszystko jest na jego głowie. Przede wszystkim uważam, że zmiany w medycynie pracy będą stopniowe. To znaczy nie, ten docelowy model nie stanie się od razu. Myślę, że pewne elementy wypracujemy już w tym roku, żeby w przyszłym roku były wdrożone i te podstawowe rzeczy, które musimy w medycynie pracy zmienić. Natomiast takie szersze podejście, objęcia szerszą grupą pracowników, to myślę, że to na pewno nie będzie w przeciągu 1-2 lat. To jest trudniejszy temat, ale myślę, że zaczęliśmy rozmowy, jest bardzo spójne środowisko, jest dobra wola pracodawcy, no musimy jeszcze porozumieć się co do płatności za taką zmianę, a z drugiej strony też no na pewno jak objąć całą pracującą populację tą nową zmianą, która będzie na pewno szokująca dla wielu osób, które dzisiaj tej medycyny pracy nie mają i za nią w żaden sposób nie płacą.